Hej wszystkim, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, na kanale MR Olimpia 18. Mam nadzieję, że to już któryś raz, a jeśli jesteście moimi nowymi widzami, to będzie mi bardzo miło, jeśli zostaniecie ze mną dłużej. Oczywiście to również tyczy się starych widzów. Chciałabym i będzie mi miło i mam nadzieję, że znajdziecie spośród filmików na moim kanale coś dla siebie, coś interesującego. Oczywiście zachęcam Was również do śledzenia mnie na Facebooku, do obserwowania mnie na blogu. Wszelkie niezbędne linki będziecie mieć dołączone tutaj pod filmikiem, żebyście bez problemu trafiły i na Facebooka, i na bloga. Oczywiście zachęcam Was również do subskrybowania mojego kanału. Tutaj na dole znajdziecie taki malutki prostokącik ze słowem subskrybuj, będzie mi strasznie miło. A dzisiaj chciałam Was zaprosić na kolejny filmik i życzę Wam miłego oglądania. Hej kochani, dzisiaj chciałam Was zaprosić na projekt Denko. Mam tu dosyć sporo tych pustych pudełeczek i nie tylko Wam do pokazania, więc zacznę od razu. Dlaczego powiedziałam, że i nie tylko? A to dlatego, że zrobiłam ostatnio w swojej łazience porządek, ogólnie robiłam porządek i postanowiłam, że naprawdę produktów, których nie używam, bądź już wydaje mi się, że data ważności się zbliża ku końcowi, bądź już minęła, że po prostu się ich pozbędę. No i właśnie mam kilka tutaj produktów, które jeszcze troszeczkę ich zostało, nie używałam ich od dawna i nie będę używała, więc się ich pozbywam. Nie ma sensu po prostu chomikować tego wszystkiego, bo no, minie data ważności i troszeczkę głupio byłoby nakładać takie produkty czy to na ciało, czy to na twarz, czy nawet na dłoni, czy na włosy. No i co, może zacznijmy od tego, co udało mi się zużyć. Po pierwsze farba. Ups, kolczyk spadł. Farba z firmy Naturia, przepraszam, Joanna Naturia, tak się nazywa, farba do włosów i jestem z niej mega zadowolona. Kosztuje 6,50. Ktoś mi napisał ostatnio pod którymś filmikiem, teraz nie pamiętam, że jak ja mogę się zachwycać farbą za o tak niskiej cenie, że jak w ogóle no jak ja w ogóle mogę chwalić jej jakość. Powiem Wam, że jestem z niej mega zadowolona. Moje włosy są teraz akurat 3 albo 4 tygodnie właśnie po farbowaniu tym produktem. Jestem mega zadowolona z koloru. Kolor wyszedł bardzo podobny. Absolutnie odrosły nie odcinały się od reszty włosów, złapały całkowicie odrosty, z czego ja się nie spodziewałam. Myślałam, że ta farba delikatnie mi przyciemni te włosy, będzie po prostu tak odświeży. Ja Wam nawet mówiłam, że tego się tylko i wyłącznie spodziewałam po tej farbie, a co się okazało, naprawdę wspaniale zafarbowała mi włosy, wspaniale kolor wyglądał, włosy absolutnie nie przesuszyła, fajnie one wyglądały, fajnie się układają do tej pory i naprawdę powiem Wam szczerze, że to jest pierwsza farba od dawna, którą ja farbuję i ja po 3 tygodniach naprawdę nie potrzebuję farbowania, bo mi kolor po pierwsze odpowiada, po drugie fajnie się to prezentuje. Po trzecie, nie zmył się on do takiego sianowatego. Jestem mega z niej zadowolona i ogólnie Wam polecam tą farbę. No i następnie udało mi się zużyć przez ten ostatni czas 3 lakiery do włosów. Są to lakiery z firmy Schwarzkopf i to jest Taft. 2 są te takie, jak widzicie, fioletowe i jeden jest taki złoty. Tak. Tak miało być, ten taki złoty i on jest ten akurat do, ma zwiększać objętość, a te mają dawać taką kaszmirową miękkość, są do włosów suchych i zniszczonych i tylko i wyłącznie będę te stosowała. Ja troszeczkę tak błędnie myślałam, wydawało mi się, że jak będę kupowała właśnie lakiery, które mają zwiększać objętość, to faktycznie tak będzie. Mi się wydaje, że to działa na tej zasadzie, że one troszeczkę robią takie siano na głowie i przez to nam mamy takie złudzenie większej objętości. Powiem Wam szczerze, że tak, po pierwsze te lakiery, żaden z nich nie zrobił mi siana na głowie, żaden z nich nie posklejał mi włosów, nie dają mocnego utrwalenia, ale też nie jest ono takie najsłabsze. Fajnie to wygląda, czuć, że jest lakier na włosach, ale absolutnie tego nie widać. Fantastycznie i szybko się wyczesuje z włosów ten lakier. Nie utrzymuje długo fryzury i wydaje mi się, że jakbym miała jakieś mocne loki, wyszłabym na wichurę, to one by się po prostu rozprostowały, bo za słaby jest ten lakier, ale do takiej fryzurki, jaką ja noszę, taką czy spiętą, mi one odpowiadają. Nie są bardzo ciężkie, jestem z nich zadowolona, kosztują normalnie coś koło 14 zł. W promocji można je dorwać za 8 zł, nawet w Kauflandzie kiedyś właśnie kupiłam. Następnie zużyłam lakier do paznokci. Tak. Zmywacz do paznokci z firmy Isana Rosmanowski 125 ml za 4 zł. Jestem z niego bardzo zadowolona. To jest już któreś opakowanie, od dłuższego czasu go używam. Super radzi sobie z lakierem, przy tym nie wysusza absolutnie płytki paznokcia, nie wysusza skórek. Bardzo jestem z niego zadowolona. On nie pachnie przyjemnie w opakowaniu, ale później na paznokciach jest taki fajny, właśnie to jest zapach migdała. On jest właśnie o zapachu migdałów. Bardzo Wam polecam, jestem z niego zadowolona. On jest z jakiejś wysokiej klasy olejkiem i dlatego może też nie wysusza. Polecam Wam oczywiście. Następnie zużyłam 2 pasty z firmy Sensodyna. Przy wybielaniu zębów Wam bardzo polecam. Jak planujecie, to najlepiej tydzień przed zacząć już właśnie sobie taką kurację takimi produktami, które mają likwidować bądź zapobiegać nadwrażliwości zębów. Ja od razu użyłam tej Ultra Szybka Ulga. Ona na mnie bardzo dobrze działa. Kosztuje coś koło 15 zł. W promocji 13 w Kauflandzie kupowałam. Jestem z niej zadowolona. Ona nie ma miętowego smaku. Jest dosyć nieprzyjemna w użytkowaniu, bo taki ma dziwny po prostu posmak, ale działa.
działa, zapobiega tej nadwrażliwości, a jak ona już się pokazuje, to troszeczkę niweluje właśnie tą nadwrażliwość. Następnie zużyłam płatki, nie płatki, tylko chusteczki do demakijażu 3 w jednym i to są z wyciągiem z ziaren zbóż i pantenolem i 25 sztuk za cenę, nie wiem, 3,99, coś koło 4 zł. Oczywiście tylko i wyłącznie na całą twarz, do zmywania oczu absolutnie, ale jeśli chodzi o całą twarz, fantastycznie sobie radziły właśnie ze zmywaniem makijażu, fajnie są nasączone, nie za mocno, nie za lekko, super sobie radzą, Wam polecam, oczywiście nie podrażniają skóry i tak jak Wam wspomniałam, absolutnie nie nadają się do oczu, ja kiedyś próbowałam z innymi i jak dla mnie to jest za słabe, no na pewno podrażniłyby Was i to dosyć mocno, dlatego też takimi chusteczkami raczej sobie odpuśćcie zmywanie oczu. Następnie, jeśli chodzi o zmywanie makijażu, Bioderma Sensi Bioha 2O 9,90 za 100, przepraszam, mililitrów. Ja Wam, jak ją pokazywałam, to powiedziałam, że ja nie rozumiem tej fascynacji właśnie Biodermą. Wy mi oświeciłyście, że to chodzi o tą taką z czerwoną albo różową nakrętką. Nie miałam jej i nie mogę się wypowiadać na temat tamtej, ale jeśli chodzi o tą, dla mnie produkt słaby, porównywalny do właśnie produktu z Be Beauty za cenę 4 zł, za tam chyba, nie wiem, 200 ml, także no porównania w ogóle nie ma. Jeśli chodzi o porównanie do Bourjois, to dla mnie jest tragedia. Dla miłośniczek mocnego makijażu, mocno wytuszowanych rzęs absolutnie nie. Musiałam kilka wacików zużyć, żeby właśnie zmyć makijaż. Zużyłam, bo chciałam po prostu sobie wypróbować, jaka ta Bioderma jest. Jeśli chodzi o tą, to jest bardzo słaba, no może jak ktoś ma delikatny makijaż, to tak, ale absolutnie do mojej twarzy, do mojego makijażu się nie nadaje. No i następnie co ja tutaj mam, bo już mam powyciągane. Następnie może tonik. Tonik z firmy Hean. Tonik bezalkoholowy, oczyszcza i odświeża. I to jest do każdego rodzaju skóry. I byłam z niego zadowolona. Za 200 ml zapłaciłam 5 zł. Tutaj w składzie mamy oczywiście glicerynę, mamy pantenol, mamy proteiny, mamy nawet wyciąg z mocznika. I co jeszcze mamy tutaj, miałam Wam powiedzieć, niestety parabeny. To troszeczkę jest takie niepokojące, no ale parabeny są tam dosyć nisko w składzie. I ogólnie powiem Wam, że byłam z niego zadowolona. Może tak mocno nie nawilżał, ale też nie wysuszał absolutnie. Za cenę 5 zł wydaje mi się, że jest spoko. Miał bardzo fajny zapach i no naprawdę bardzo fajny zapach i ja go dostałam w Kauflandzie. I co? I dalej produkty, w sumie Wam teraz pokażę 2, 4, 5 produktów, które właśnie wyrzucam, w sumie 6. Dlatego, że już długo u mnie leżą i po prostu ich nie używam i używać nie będę. Po pierwsze również Be Beauty regenerujący balsam do ciała, wygładzająca formuła, skóra normalna i sucha. No niestety dużo i dobrego powiedzieć na temat tego produktu nie mogę, jest słaby, absolutnie nie nawilża, wchłania się bardzo szybko i to tyle, po wchłonięciu nie czujemy nic, żadnego nawilżenia kompletnie ani wygładzenia. Bardzo ładny zapach, super konsystencja, ani nie gęsta, ani nie rzadka. No fajny, wydawałby się fajny, ale niestety jeśli chodzi o nawilżenie to bardzo, bardzo słabe. Następnie również Be Beauty to krem do stóp odżywczo nawilżający, który miał oczywiście zmiękczyć szorstką skórę, miał nawilżać, odżywiać i tak dalej, i tak dalej. Ta sama sytuacja, po wchłonięciu nie wyczuwamy kompletnie nic i ja miałam troszeczkę problemy właśnie, żeby wetrzeć w ogóle ten krem w stopy. Cena również niska, zostało mi go tyle i używać nie będę i Wam nie polecam, bo kompletnie się nie sprawdza. Następnie 4 kremy do twarzy. Po pierwsze 3 kremy na dzień, które właśnie stały u mnie dosyć długi czas. Nie używam i używać nie będę, bo mam inny krem, który teraz testuję i troszeczkę mi go jeszcze zostało, a poza tym postanowiłam, że jeśli innego testować nie będę, to wrócę do tego serum z firmy Verona. Olej Complete Emulsja Odżywczo Nawilżająca. Z tych wszystkich kremów, które Wam teraz pokażę, jestem bardzo zadowolona i ogólnie uważam te kremy za takie 2 w jednym, które matują, również nawilżają. Właśnie matują skórę, ale przy tym jej nie wysuszają, co jest naprawdę takie rzadko spotykane i właśnie posiadaczki skóry tłustej mają problem ze znalezieniem takiego kremu, bo chcemy krem niby, żeby nawilżył na tą twarz, ale również, żeby mat był widoczny i ciężko jest znaleźć taki krem. Ja te kremy właśnie zaliczam do takich 2 w jednym. Super, one wszystkie super się sprawdzają, może powiem o wszystkich ogólnie. One super się sprawdzają jako baza pod makijaż, bardzo fajnie utrzymują ten makijaż. Ja ogólnie uważam, że właśnie pierwszym krokiem do zbudowania fajnego makijażu, który nam się fajnie utrzyma, jest krem. Dobrze dobrany krem jest podstawą. One są naprawdę fajnie, nawilżają, matują przy tym, mają bardzo fajną konsystencję, jeśli chodzi o te dwa wspaniale pachną, ten troszeczkę gorzej. Z Jadwigi to jest ten bionawilżający, bo nawet nie powiedziałam. Ten jest Nivea, właśnie krem typowo matujący na dzień SPF 8. Zostało mi ich dosyć sporo, no ale tak jak Wam mówię, tej tutaj jest połowę i tutaj też chyba po połowie. No niestety używać nie będę, a data przydatności już się zbliża dużymi krokami, bądź już nawet minęła. Następnie krem i już ostatni krem...
z niezużytych do końca. Jest krem z firmy Altera, jest to krem z wyciągiem z dzikiej róży nanos, przeciwzmarszczkowy. Absolutnie działania przeciwzmarszczkowego nie ma, on zawiera tutaj 50 ml. Ja go właśnie kupiłam w tamtym czasie, kiedy kupowałam. Miałam nadzieję, że coś takiego jak kremy przeciwzmarszczkowe działają. Teraz już wiem, że no niestety nie ma chyba raczej takiej możliwości, żeby właśnie sam krem nam pomógł. Oczywiście może nam nawilżyć, może opóźnić proces starzenia przez to właśnie, że skóra będzie dobrze nawilżona, ale absolutnie nie ma takiej możliwości, żeby on wygładził i spłycił zmarszczki. I go nie będę już używała, bo ma nieprzyjemny zapach, nie sprawiło mi przyjemności używanie tego kremu, więc go po prostu wyrzucam, pozbywam się jego i tyle. Następnie emulsja z firmy Cetaphil. Troszeczkę tutaj była... nie kłótnia, bo nie mogę nazwać to kłótnią, ale ja mówiłam Wam, że mam emulsję, że to jest emulsja jako taki krem, a Wy mi pisałyście, że nie, że to jest emulsja do mycia twarzy. Nie, 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 kochani. Ja mam tak jakby emulsję, balsam do twarzy i do ciała nawilżający o konsystencji kremu, który wcieramy po prostu jako krem. Czy to na dzień, czy to na noc, jak tam wolicie. Bardzo, ale to bardzo, 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 jeszcze raz bardzo będę to powtarzać, chyba do osądzenia do końca świata Wam polecam tą emulsję. Cena za 250 ml, coś około 35, nawet teraz już chyba 40 zł. Ma fantastyczną konsystencję, jest bezzapachowa, fantastycznie nawilża, naprawdę zapewnia taki komfort mojej skórze, naprawdę ta skóra jest taka mega nawilżona, jestem z tego produktu mega zadowolona, ja gdzieś tam nawet usłyszałam u jednej z dziewczyn, że jest to produkt, który zawiera, bo ja się nie znam na składzie, troszkę teraz się bardziej w to wgłębiłam i że on zawiera tutaj, on nawet jest napisane, wyciąg z orzechów makadamia, co naprawdę jest bardzo fajne i zawiera tutaj, ja już Wam nawet powiem, bo ja sobie zapisałam, założyłam sobie specjalnie taki zeszyt tutaj, gdzie sobie opisuję, jak czytać składy, troszeczkę bardziej się w to wgłębiłam i powiem Wam szczerze, że troszeczkę czuję się może nie tyle co mądrzejsza, ale na pewno dokształcona w tym kierunku. Troszeczkę już, jak czytam te składy, to wiem, o co chodzi, bo kiedyś patrzyłam na te składy i sobie myślę w ogóle, o co chodzi, aqua, rozumiem, co to jest aqua, a reszta w ogóle. I powiem Wam szczerze, że naprawdę to nie jest takie trudne, jak niektórzy mówią, jak mówią te wszystkie nazwy i tak dalej, to nie wiem, o co chodzi, a tak naprawdę jak się w to wgłębicie, to nie jest wcale takie trudne. I jeśli chodzi o tę emulsję, to emulsja zawiera na pewno pantenol, na pewno zawiera glicerynę, które fantastycznie nawilżają. Zawiera Wam, tak jak powiedziałam, wyciąg olej po prostu z orzechów makadamia i zawiera również witaminę E, która jest witaminą młodości i zawiera ją zupełnie w większych ilościach niż te przeróżne super kremy z drogeryjnych właśnie firm. I co? I to by było tyle, jeśli chodzi właśnie o tą emulsję. Ja sobie postanowiłam, że kupię teraz, jak będę na zakupach w aptece, kolejne opakowanie, bo to mi się skończyło i miałam ten produkt około 2 lat nawet i on tutaj ma fajnie, bo on ma tutaj datę przydatności, mój był ważny do marca tego roku. Polecam, polecam jeszcze raz, polecam, jest niekomedogenny, nie pozapychał mnie absolutnie i też słyszałam bardzo dużo i wiele dobrego o tym produkcie. No i co? I zużyłam dalej szampony. Po pierwsze Naturia Men Joanna, szampon przeciwupierzowy dla mężczyzn, oczyszczający i właśnie go sobie zużyłam jako taki typowy szampon przeciwupierzowy. 200 ml, ja dostałam kilka produktów z Joanny do przetestowania. Bardzo ładny zapach, taki... To nie jest zapach typowo męski, bo ja się bałam, że właśnie to będzie taki zapach typowo męski, no w ogóle jak tutaj mieć włosy szamponem taki, który naprawdę pachnie jak mężczyzna. Bardzo fajnie działa przeciwupierzowo i ja czasami właśnie praktycznie sobie stosuję taki szampon, bo często zmieniam szampony i obawiam się tego, że mogę dostać właśnie jakiegoś łupieżu, więc sobie tak profilaktycznie zużyłam. No i tak, następnie udało mi się zużyć szampon z firmy Altera. Jest to oczywiście granat i aloes standardowo do włosów suchych i zniszczonych, które ja uwielbiam i oczywiście Wam polecam. Cena 9,49. Oglądałam dziewczynę, która miała nagrany filmik i czytała właśnie składy swoich szamponów, które posiadała. I właśnie również szampon z firmy Altera był w jej posiadaniu i też czytała jego skład. I tak, na pierwszym miejscu tutaj w tym składzie możemy wyczytać, że on oczywiście zawiera wodę. Następnie jest on oczywiście reklamowany jako szampon, który nie zawiera silikonów, który nie zawiera SLS, SLES, ale co się okazuje, na drugim miejscu zawiera substancję, która działa bardzo podobnie jak właśnie SLS albo SLES, tyle że jest łagodniejsza. Na trzecim i na czwartym miejscu zawiera właśnie substancje, które też są substancjami działającymi oczyszczająco, ale bardzo delikatnie i one mają również łagodzić działanie tej substancji, która jest na drugim miejscu. Później on zawiera oczywiście glicerynę i następnie zawiera te ekstrakty, które są tutaj tak bardzo, które mają bardzo dobrze wpływać na nasze włosy, czyli granat i aloes, wyciąg z właśnie tych rzeczy. No i później właśnie, później co oni jeszcze zawierają?
chloridę, zawierają też alkohol i następnie później w składzie mamy słowo perfum. Jak się okazuje, po słowie perfum, może wiecie, może nie wiecie, ale chciałabym Wam też to powiedzieć, że po słowie perfum składniki, które są właśnie zawarte w składzie, a przed nimi jest słowo perfum, to one niestety już nie działają, albo stety, bądź działają też bardzo, 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 bardzo znikomo, bądź praktycznie w ogóle, tak jak Wam mówię. No i co? I tak jak się okazuje, no niby ten szampon jest tak bardzo rozsławiony, bo nie zawiera tego SLS-ów, nie zawiera tych SLS-ów i tak dalej, no ale zawiera też substancje, które są tam odpowiedzialne za właśnie oczyszczanie, no ale są to substancje na pewno łagodniejsze niż SLS i SLES. Także ja ogólnie lubię te szampony i ogólnie Wam polecam, mają bardzo fajną konsystencję, taką galaretkowatą, przepięknie pachną i ja ogólnie jestem zadowolona i na pewno z nich nie zrezygnuję. I tak, jeśli chodzi dalej o szampony zużyte, to na pewno Baby Dream i to jest właśnie taki dziecięcy szampon dostępny w Rossmanie, za teraz chyba 4,99 kosztuje, 250 ml. I jak tutaj patrzymy na składy, to te dwa produkty mają w sumie na pierwszym, drugim, trzecim i czwartym miejscu to samo, te same składniki, czyli woda i później właśnie te substancje myjące. Tutaj akurat słowo perfum jest na samym końcu i przed słowem perfum, czyli na przedostatnim miejscu jest właśnie ekstrakt chyba z rumianku bodajże. Także no też no bardzo, bardzo daleko w składzie na przedostatnim miejscu pantenol, też zawiera glicerynę. Szkoda, że właśnie te takie substancje bardziej nawilżające są przy końcu, no ale mimo wszystko nie zawiera SLS-ów, nie zawiera silikonów, czyli są to bardzo dobre szampony do zmywania na przykład maseczek, które zawierają silikony, bo dobrze właśnie je zmywać. Silikony czymś, co nie zawiera silikony, mimo że to jest takie, wydaje się proste, trzeba o tym po prostu pamiętać. No i następnie odżywka, dokładnie maseczka Biowax, intensywna regeneracja, maseczka oczywiście do włosów, keratyna i jedwab, która się prezentuje w ten sposób, ona miała takie turkusowe opakowanie i cena to jest za 250 ml chyba 19,99. No niesamowity, boski, po prostu super, super zapach. Jeśli chodzi o konsystencję, bardzo, bardzo taka gęsta, taka budyniowata. Super oczywiście wygładzają włosy, super włosy wyglądają, są miękkie, fantastycznie się układają. Po dłuższym czasie obciąża mi włosy, obciążała, bo już jej nie mam, ale jak była tak w miarę rozsądnie na moich włosach, to bardzo fajnie to wszystko wyglądało. I tak, oglądając dziewczyny właśnie, które, dzięki którym dowiedziałam się troszeczkę więcej o składach, czy tam szamponów, czy kremów, dowiedziałam się również, co może niektórym wyda się logiczne, ale dla mnie, no ja się w to nie wgłębiałam, że włos jest martwy. Ja myślałam, że po prostu no, używając takich maseczek, i zapewne większość z Was też tak uważa, że używając takich maseczek włosy są gładkie, włosy są milutkie, w dotyku to na pewno się odbudowały, na pewno się zregenerowały i zapewne ich kondycja jest lepsza. Absolutnie nie. Włos tutaj jest jeszcze w głowie, tak to nazwijmy, w skórze, jest żywy, ale już jak się wydostanie niestety na powietrze, nazwijmy to tak, staje się już nie niestety martwy. Także wszystko to, co tutaj mamy na głowie, jest martwe. I jeśli zniszczymy swój włos stylizacją, zniszczymy włos właśnie temperaturą, wysoką temperaturą, nie, czy nawet słońcem, słońce nam popali włosy, to niestety już nie odbudujemy tych włosów. Nie ma takiej możliwości, bo jak mamy odbudować coś, co już jest martwe? Także nie łudźcie się tym, że będziecie używały sobie jakieś maseczki, która zawiera jakieś tam olejki i tak dalej, i tak dalej, i że no to na pewno wpływa dobrze na włosy, ale absolutnie nie ma takiej możliwości, żeby on z takiej kondycji, jaka jest w danym momencie, żeby ona się polepszyła. Jedynie obcięcie włosów może je ratować. Oczywiście możemy zapobiegać temu, żeby te włosy bardziej się, żeby one się po prostu bardziej nie niszczyły. Tak, oczywiście z tym się zgadzam. W tej chwili już. I tak, jeśli chodzi o tą maseczkę, ta maseczka w składzie zawiera silikony. Tutaj na samym początku ona zawiera oczywiście wodę, później zawiera alkohol, później zawiera na czwartym miejscu znowu alkohol, ale to są alkohole z takiej dobrej grupy, które tak jak gliceryna nawilżają. Później zawiera też glicerynę, później zawiera jedwab, później zawiera keratynę, zawiera jakieś tam barwniki i później jest słowo perfum. Po słowie perfum, no niestety, albo też niestety już te składniki nie działają. Później mamy oczywiście silikony i jeszcze przed słowem perfum też są silikony. Także ma w składzie silikony i pamiętajmy o tym, silikony nie są takie złe, jeśli będziemy je nakładać, nie będziemy je nakładać na skórę głowy i będziemy je nakładać no troszeczkę dalej od nasady, żeby po prostu nie dostawały nam się na głowę. Oczywiście zmywać również szamponami, które nie zawierają silikonów, no bo żeby zmyć silikony musimy użyć czegoś, co nie ma silikonów. Także nie bójmy się tego, bo to troszeczkę taka poszła, wiecie, fala, no silikony są złe, teraz trzeba się ich pozbywać. Ja troszeczkę też popadłam w taką paranoję na samym początku, no nie ma silikonów, tak, to
ja też szukam takich szamponów, ale tak, było lenistwo, bo Paulina tak, nie, tak naprawdę nie znałam się na składach i sobie myślę tak, no nie znam się na składach, a mam używać produktów, które nie zawierają silikonu. Nie wiem, jak silikony były oznaczone, nie wiem, jak one się nazywają, jak to wszystko w ogóle jest napisane w składzie, więc sobie to odpuściłam. To było lenistwo, bo tak naprawdę wystraszyłam się tego, no ja mam czytać składy, ja nie jestem chemikiem, nie studiuję i tak dalej, no to ja nie mam o tym pojęcia. Co się okazało, to nie jest wcale takie trudne, wystarczy troszeczkę pogrzebać w internecie i się dowiadujemy, jak są silikony oznaczone, jak wszystko można przeczytać ten skład i to wcale nie jest takie trudne. No i co się okazało właśnie, że właśnie możemy tak naprawdę stosować sobie te silikony, tylko że po prostu musimy je później zmywać. No i ja tak po prostu z lenistwa odpuściłam sobie, dalej używałam tych silikonów, ale dalej byłam przekonana, tak jak internet mówił, że te silikony są takie złe. Co się okazuje, to nie jest prawdą absolutnie, jeśli używamy tego z głową, jeśli wiemy, jak tego używać i wiemy, że trzeba to zmyć, nie ma z tym żadnego problemu. Silikony wygładzają, silikony zmiękczają, silikony, brzydko to nazwę, oblepiają włosa, czyli tak jakby go zabezpieczają przed łamaniem, przed kruszeniem, czyli to jest fantastyczną alternatywą dla zniszczonych włosów, bo jeśli macie zniszczone włosy, użyjecie sobie silikonów, to doskonale wiecie i widzicie, jak ten włos wygląda, że on jest wygładzony, że on jest mięciutki, fajnie się układa, nie łamie się, ale oczywiście cały czar pryśnie, kiedy do następnego mycia, kiedy po prostu umyjemy włosy i je na przykład wysuszymy bez żadnej odżywki, to będziemy wtedy widziały, jak tak naprawdę włosy wyglądają. Więc podsumowując, nie zregenerujemy włosów, możemy troszeczkę polepszyć im ich kondycję taką jakby wizualną, ale i możemy po prostu zapobiegać niszczeniu tego włosa, ale niestety już nie odbudujemy go. Także nie bójcie się silikonów, silikony nie są wcale takie złe, jak je malują. Po prostu musicie wyczuć swojego włosa. Jeśli włos lubi silikony i jest włosem zniszczonym, to na pewno silikony będą mu służyły, tak jak moim włosom. No i to chyba było na tyle, jeśli chodzi o całą litanię na temat silikon, to tak troszeczkę na bazie wstępu, ja się tego dowiedziałam i bardzo się cieszę, że pogłębiłam swoją wiedzę na właśnie na ten temat, bo tak naprawdę teraz wiem, że to nie jest nic złego, że w składzie, jeśli chodzi o odżywki i maseczki, są te silikony, czy na przykład jak sera mają silikony, czy na przykład te jedwabie, wszystko i tak dalej, to wszystko jest naładowane silikonami, ale te silikony w jakiś tam sposób zabezpieczają włosa zniszczonego. Oczywiście pamiętajmy o tym i ja teraz właśnie będę się kierowała tym, żeby moje szampony nie zawierały silikonów, no bo głupio byłoby zmywać silikonami silikony czymś, co zawiera silikony. To w ogóle jest bez sensu. Także to miejcie na uwadze. I co? I jeszcze trzy ostatnie rzeczy. Po pierwsze liner z firmy Essence, żelowy. Fajny, tyle że jak miałabym, bo ja mam dwa żelowe linery z Essence i z Catrice, to ten z Catrice bardziej lubię, bo jest taki mokry. Ten jest troszeczkę za suchy dla mnie, ale mimo wszystko jest ok. Zostało mi go tutaj bardzo, bardzo, chociaż nie, zostało mi go dosyć dużo. Wyrzucam, bo nie używam i tak bez sensu sobie leży. I następnie tak, maskara z firmy Essence, która jest dla mnie kompletną klapą, multi-action, no dosyć popularna, dosyć rozsławiona, ale dla mnie beznadziejna. Na 9,90 robi mi masakrę na rzęsach. I ostatni produkt to jest dokładnie skoncentrowane serum 3 w 1 z Eveline. Tak się prezentuje, które też tutaj YouTube'owiczki niektóre polecały, niektóre nie. U mnie się niestety nie sprawdziło. Absolutnie nie wpływało w żaden sposób na moje rzęsy, takie, że ja bym widziała, że one są w lepszej kondycji. Stosowałam też to jako taką bazę pod tusz, żeby lepszy efekt uzyskać. No coś tam było, nie było to jakieś takie szałciał, ale coś tam było. Oczywiście musicie liczyć się z tym, że jeżeli używacie coś pod tusz, to oczywiście kiedy przeczeszecie rzęsy tym tuszem, to oczywiście to, co było na rzęsach, też znajduje się w tym tuszu, wkładacie to do opakowania i niestety w ten sposób skracacie żywotność swojego tuszu. Także też zrezygnowałam z tego, bo niestety, ono zawiera taką szczoteczkę jak po prostu maskara, bo niestety szybciej maskary mi się starzały, musiałam szybciej je po prostu zmieniać, a poza tym nie dawało żadnego takiego super rezultatu, bardzo szybko zasycha na rzęsach i rzęsy po prostu stają się takie, jakby były pomalowane maskarą, tylko że to jest takie białe. No i co? I to by było, kochani, na tyle. Cały mój lament. Jak widzicie, troszeczkę tak bardziej poszerzyłam swoją wiedzę na temat składów. Oczywiście nie popadam tutaj absolutnie w paranoję, że teraz będę wyrzucała wszystko, co zawiera jakieś takie niedobre rzeczy. To jeszcze tego dokładnie tak nie zgłębiłam i po prostu nie dowiedziałam się tego wszystkiego tak na 100%, ale już troszeczkę czuję się taka właśnie bardziej dokształcona, troszeczkę taka mądrzejsza, wiem, o co chodzi w tych wszystkich składach, wiem, czego się przestrzegać, czego nie, czego się bać, a co jest tak naprawdę taką plotką, mitem, jak to się mówi tutaj właśnie w świecie takim kosmetycznym. Warto troszeczkę poszukać w internecie i troszeczkę o tym poszukać. Ja z lenistwa po prostu tego nie robiłam. Chciałam po prostu, żeby ktoś za mnie odwalił robotę, obejrzeć filmik, ta dziewczyna mówi, że ten szampon akurat nie
zawiera SLS i silikonu, no to ja biegnę do Rossmana i go kupuję. Nie, teraz po prostu postanowiłam, że troszeczkę trzeba ruszyć tyłek i trzeba samemu to pogłębić. I właśnie tak też zrobiłam, troszeczkę sobie wiedzę poszerzyłam i czuję się z tym lepiej. Już teraz wiem, o co chodzi z silikonami, o co chodzi z SLS, SLS, jak to rozróżnić, co jest dobre, co jest złe i naprawdę Wam też to polecam. Ja oczywiście będę starała się Wam jakoś to przekazywać, to co ja, czego ja się uczę i oczywiście mam nadzieję, że jeśli coś źle mówiłam oczywiście, a Wy jesteście pewne, że źle tego mówiłam, to mnie poprawicie, bądź jakaś też tam dyskusja się między nami wywiąże, bo ja też oczywiście chciałabym dalej się uczyć. No i co, kochane, to by było na tyle. Troszeczkę będzie długi ten projekt Denko, ale mimo wszystko było dosyć sporo tych produktów. Ja się teraz już z Wami żegnam, oczywiście zapraszam Was do innych filmików i no jeśli oczekujecie na nowe, to mam nadzieję, że szybciutko ten filmik się pojawi. I ja się z Wami już żegnam, trzymajcie się, poprzesyłam Wam moc buziaków. Pa, pa!